Ale teraz wiele pytań, które Państwo zadali, dotyczyło, to były takie pytania na przykład. Jakie muszą być zachowane odległości budynków od skrajnego przewodu linii energetycznej średniego i niskiego i wysokiego napięcia? I od razu będzie moja pierwsza informacja. Proszę Państwa, nie poszukujecie informacji i rozporządzeń, których nie ma. Nie poszukujcie mitów. I wracając do tej odpowiedzi o linie rozgraniczające od linii energetycznych, o te strefy ochronne. Jak powiedziałem, nie ma takich odległości. Jest natomiast rozporządzenie ministra, które mówi o tym, jakie może być maksymalne natężenia pola elektromagnetycznego w danych miejscach w stosunku, w zależności od pobytu ludzi, czy oni tam bywają ciągle, czy chodzą do pracy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oznacza, że tak naprawdę, jeżeli chcesz wiedzieć, jaka jest strefa ochronna od linii energetycznej, to musisz poprosić fachowca, żeby dokonał pomiaru tego pola i wtedy ci powie, jaka jest twoja strefa ograniczająca. Przecież ta strefa zależy od zwisu linii, czyli wiadomo, że jak linia na słupie jest tu, a na drugim tu, a idzie takim łukiem, to na dole jest ona szersza, na górze wyższa. To tak mówi. Poza tym są budynki i są rodzaje, są różne wysokości słupów. Są różne wysokości wiszenia linii wysokiego napięcia i są też rodzaje działalności, na przykład magazyn czy parking możesz mieć wprost pod tą linią i to po prostu nikomu nie przeszkadza. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, jakie są linie ochronne od danego urządzenia energetycznego, linii przesyłowej energetycznej, to najlepszym krokiem pierwszym jest pójść do właściwego zarządcy tej linii i zadać mu to pytanie. On ci to z pewnością powie. I tutaj jest kolejny podstęp, bo mówimy o liniach rozgraniczających, czyli o miejscu, gdzie teoretycznie niezdrowo bliżej linii wysokiego napięcia jest mieszkać. Dodam od razu, że to, o czym mówię, też dotyczy gazociągów, no wszelkiej infrastruktury technicznej. I słyszeliście Państwo o czymś, co się nazywa służebność przesyłu. No dobrze, ale linia zajmuje taką szerokość. Tu jest jeden przewód, tu drugi, to jest pośrodku cała linia. No powiedzmy słupy może trochę szerzej gdzieniegdzie. Teraz mamy taką linię, gdzie nie można mieszkać teoretycznie, bo jest zbyt wysokie pole, to natężenie pola elektromagnetycznego. Ale jeszcze istnieje służebność przesyłu. I teraz ta służebność przesyłu na pewno będzie firma prowadząca tą linię chciała, żeby ona była szersza niż sama szerokość linii, ale żeby była węższa niż szerokość tego ograniczenia zdrowotnego, nazwijmy to. Dlaczego? No bo przecież raz na jakiś czas do każdego urządzenia, każde urządzenie techniczne trzeba konserwować. Czy to jest sieć energetyczna, czy to jest sieć ciepłownicza, czy to jest gazociąg. Trzeba tam co jakiś czas dojechać, być może coś wykopać, jakiś zawór zmienić, zmienić przewody na słupach i tak dalej, i tak dalej. Czasami to ma takie zastrzeżenie, że to się robi raz na 20-25 lat. I teraz powstały tak zwane, ustawodawca wprowadził tak zwane służebności przesyłu. Po co je wprowadził i co to są te służebności przesyłu? W dawnych czasach, jeszcze przed zmianą ustrojową, to można powiedzieć, że te linie były prowadzone, szczególnie te na powierzchni linii energetycznej, jak kto chciał. Na twoją działką i nikt specjalnie o to nie pytał. No dobrze, ale taka linia energetyczna nad twoją działką ogranicza możliwość zabudowy. Krótko mówiąc, zmniejsza, czasami, nie zawsze, zmniejsza wartość działki, wartość nieruchomości, którą posiadasz. No, a poza tym, jak tam ktoś chce wjeżdżać co jakiś czas, no to jak to on będzie jeździł po twojej drodze? I wobec tego wprowadzono taką możliwość, że jeżeli przez twoją działkę taka linia energetyczna idzie lub ma zamiar przejść, to ty możesz domagać się, żeby została ustanowiona służebność przesyłu, ty, jeżeli jesteś właścicielem. Ale też istnieje druga strona medalu, bo zazwyczaj
ludzie nie chcą, żeby szła przez ich działkę taka linia energetyczna. Wtedy ten operator tej sieci energetycznej na przykład może domagać się, żeby ustanowiono na tej działce dla niego służebność. No i tutaj wchodzą w grę pieniądze. Ten operator chciałby zapłacić teoretycznie za jak najwęższą tą służebność. No powiedzmy na przykład on ma sieć jakiejś szerokości 5 metrów i chce jeszcze mieć 3 czy 4 metry po bokach, żeby tam móc sobie swobodnie dojeżdżać raz na jakiś czas. A ty wiesz, że jest linia ochronna i nie możesz się budować, która ma na przykład 20 metrów w lewo, 20 w prawo, więc chciałbyś odszkodowania większego. Poza tym czasami ta linia jeszcze idzie nie w poprzek, tylko wzdłuż twojej działki, więc ta szkodliwość tej linii no może wręcz uniemożliwić zabudowanie się na takiej działce. No i właśnie po to wymyślono te służebności przesyłu. I najczęstszym powodem sporów, i od razu dodam, niejednoznacznego niestety orzecznictwa Sądu Najwyższego, jest ustalenie, ile mi się za tą służebność należy. Ja pamiętam taki przykład był, gdzie jakaś firma chciała zapłacić jednorazowo za tą służebność, o ile pamiętam dobrze, 12 tysięcy złotych. Właściciele domagali się 33 tysięcy, ale płaconych do roku. Sprawa co roku. Sprawa zakończyła się wyrokiem Sądu Najwyższego, tym, że odszkodowanie jednorazowo wyniosło 167 tysięcy złotych. I teraz muszę powiedzieć od razu, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego nadal jest zmienna i dziwna taka linia. No bo jest pytanie takie, czy faktycznie mają ci zapłacić za to, że ty z jakiejś działki tam nie możesz korzystać, wjeżdżać, albo że musisz kogoś wpuszczać za ten wąski pasek, czy też mają ci zapłacić za to, że tu nie możesz na takim skrawku się zbudować. A jeszcze jest pytanie trzecie. Przecież co z tego, że ta linia ma 20 metrów na 20 metrów szerokości, to przecież jak to jest wysokie napięcie 110 kV, a działka twoja ma 100 metrów długości od tej linii, to i tak większość osób, albo przynajmniej wiele osób, będzie bało się na niej budować, dlatego że będą się bali raka, białaczki, czy tam jakichś innych schorzeń związanych z linią energetyczną. Jak to wycenić? I powiem wam od razu, metody nie ma, po prostu trzeba iść do sądu i walczyć o swoje i to orzecznictwo jest niejednolite. Znam też opinie takie, profesorów, bo na przykład jak to wchodzi w planie zagospodarowania przestrzennego, ktoś tam nagle ci zaplanuje linię, no to wiadomo, że twoja wartość działki może spaść przez widok tej linii. Wobec tego możesz się domagać odszkodowania, ale nie od tej instytucji, która buduje tę linię, tylko od gminy. Sporów jest wiele, sprawa niejasna. Warto o tym pamiętać, że te służebności są i że warto walczyć o tą swoją kwotę, bo oczywistym jest, że jak wystąpi ktoś do ciebie, że firma energetyczna na przykład, że chce ustanowić na twojej działce służebność, to służebność przesyło, to na pewno ci zaproponuje kwotę niską. Nie przejmuj się tym, walcz o swoje, to jest taka podstawa. Przy okazji też były pytania dotyczące w ogóle dróg dojazdowych, dróg wojewódzkich, linii rozgraniczających od tych dróg. I tutaj znowu taka dodatkowa rzecz. Musisz pamiętać, że jest ustawa o drogach publicznych, artykuł 43, który mówi, jaki odstęp należy zachować z zabudową od krawędzi drogi publicznej. I to jest tam jeszcze to się różni, całą tabelkę w tym rozporządzeniu, w tej ustawie znajdziecie, to będzie się różniło, czy to jest na terenie zabudowanym, czy niezabudowanym. Czasami nawet w planach zagospodarowania przestrzennego takie, albo w starych, już nieistniejących, takie linie są. Jak występujesz o warunki, o warunki zabudowy, to możesz dostać różną odpowiedź co do tej linii rozgraniczającej. Ale w tej ustawie też jest haczyk i trzeba o tym pamiętać. Zresztą w tym artykule 43 zarządca tej drogi może uznać, że nie jest mu potrzebna tak szeroka linia i że możesz budować się bliżej.
jeżeli myślisz, że to teoria, to wystarczy pojechać do Łowianek do tą drogą dawną na Gdańsk, nadal na Gdańsk zresztą tą drogą dwupasmówką, gdzie linie rozgraniczające oficjalnie były większe niż są budynki zbudowane, dlatego właśnie, że zarządca drogi zgadzał się na bliższe budowanie się drogi. Czyli tutaj znowu obowiązuje zasada, zapytaj się w danym urzędzie, czy nie możesz uzyskać lepszych warunków. Nie opieraj się tylko na tym, co wiedzą architekci, nawet miejscowi, ponieważ często jest tak, że oni kiedyś dowiedzieli się o tym, że jakaś jest linia i potem ci z rozgraniczająca i potem ci z automatu, w cudzysłowie, taką linię fundują. A to wcale nie jest prawda, że tak musi być. Przykładem mogą być na przykład odległość, którą musisz zachować od gazociągów, gdzie kiedyś były linie rozgraniczające, no tam w zależności od średnicy ciśnienia i tak dalej, na przykład 20 metrów, a bliżej się można było budować, jeżeli zbudujesz taką tak zwaną rurę ochronną. A ja kiedyś zadzwoniłem do takiego urzędu i tak mi powiedział architekt, zadzwoniłem do urzędu, do gazowni, pytam się, dobrze, ile kosztuje zbudowanie tego rury ochronnej? A oni mówią, po co pan będzie budował, jak myśmy zmienili badanie tego rurociągu i strefa ochronna wynosi teraz 2 metry, a nie 20. Tak więc kolejna, pytaj się w tych urzędach, bo te sprawy ulegają zmianom. To samo zresztą dotyczy, bo było pytanie też o drogi, które ktoś powiedział, nie bardzo to zrozumiałem, duże działki klienta, które zgodnie z planem są przeznaczone na drogę szerokopasmową wojewódzką. Czy może pan powiedzieć więcej na temat problemów z tymi działkami? No problem jest jeden, że te działki są przeznaczone pod drogę i kiedyś przyjdzie państwo i będzie chciało pewnie wywłaszczyć właścicieli tych działek pod tą drogę, no bo inaczej byśmy nic nie zbudowali, gdyby nie było wywłaszczenia. Ale też pamiętajmy jedną rzecz. Urzędnicy bardzo często popełniają błędy przy wydawaniu decyzji wywłaszczeniowych. W ogóle decyzję wywłaszczeniową wydaje starosta, a potem można się odwołać i wojewoda już wydaje ostateczną, a oczywiście można to zaskarżyć do sądu. I najczęstszym powodem zaskarżenia do sądu to jest wysokość odszkodowania za tę drogę wywłaszczoną. W ogóle za każdą drogę, którą jest wywłaszczana na cele publiczne, a wywłaszczać można tylko i wyłącznie na cele publiczne, należy się odszkodowanie. I to warto pamiętać. Natomiast jakie błędy robią często urzędnicy? W ustawie jest napisane, że wysokość tego odszkodowania ma być ustalona w trakcie rokowań. W trakcie rokowań rokowania nie polegają na tym, że jakiś urząd napisze właścicielowi, proszę mi to oddać działkę za złotówkę, za metr kwadratowy. I albo tak się pan zgadza, albo wypadaj. Nie, to nie są rokowania. Rokowania to są negocjacje. Oni mogą przedstawić jeden operat, ty możesz przedstawić drugi. Możecie tak się bawić. Co prawda, jak to będzie trwało dłużej niż 2 miesiące, no to decyzja może zostać podjęta, ale sprawa odszkodowania nadal może być otwarta i może być załatwiona w sądzie, więc te wywłaszczenia też nie są takie proste. Nie. Jest jeszcze takie pytanie, droga dojazdowa do działki jest własnością gminy i zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powinna mieć 3,5 metra. W rzeczywistości ma 2 metry i sąsiedzi postawili ogrodzenie na działce drogowej. Czy gmina ma obowiązek doprowadzić drogę do stanu zgodnego z planem i czy powinna zrobić to na swój koszt? Jak już wspominałem, wywłaszczanie jest za odszkodowaniem, ale jeżeli faktycznie ta droga gminna ma 3,5 metra i to jest działka gminna, a ktoś postawił ogrodzenie i ma 2 metry szerokości, to dlaczego gmina ma za to płacić? On postawił nielegalnie ogrodzenie na cudzym gruncie i po prostu niech je zabiera i na koszt swój. W ogóle zresztą też przy odszkodowaniach to też trzeba pamiętać, że odszkodowania naprawdę za te drogi nie muszą następować arbitralnie. Każdy może powiedzieć, dobrze, to mi się należy to, to mi się należy to. Przecież czasami po prostu gminy czy powiaty, w zależności kto i od rangi, zabierają część działki na poszerzenie drogi o metr i na przykład muszą zapłacić i wtedy, a ty miałeś ogrodzenie i to ogrodzenie
trzeba będzie przesunąć, zbudować nowe, no to to jest właśnie sprawa dyskusji o wysokości odszkodowania, nie tylko wartość gruntu, ale i te roboty, które musisz wprowadzić. Więc nie wiem, czy to pytanie dotyczyło tego, że ta droga ma 3,5, a ktoś się wbudował w tą, a ktoś bezczelnie na tej drodze postawił płoty, czy też jest to sytuacja odwrotna, że po prostu należy, gmina przystępuje do poszerzenia drogi. Jedna z dwóch odpowiedzi, którą dałem wcześniej, jest na pewno prawdziwa.